Clubhouse to nowa aplikacja społecznościowa, która podbija rynek i jest wyceniana już na miliard dolarów. Ja też z ciekawości założyłem tam konto i zauważyłem parę rzeczy, które mogą Cię zainteresować. Mała Wielka Firma. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania. Zaprasza Marek Jankowski. Cześć, to jest 348 odcinek podcastu, którego bohaterem jest Clubhouse, nowa sieć społecznościowa oparta na rozmowach głosowych. Jak to się stało, że w ciągu niecałego roku Clubhouse zdobył miliony użytkowników i czego możemy się nauczyć, obserwując ten sukces? Za chwilę poszukamy odpowiedzi. A szczegółowe notatki i linki do tego odcinka znajdziesz na maławielkafirma.pl Ukośnik 348, tak jak numer tego odcinka. Zaczynamy od kalendarium. Dziś jest 8 marca 2021 roku. A to oznacza, że 111 lat temu w Kopenhadze podczas drugiego międzynarodowego zjazdu kobiet socjalistek ogłoszono ten właśnie dzień 8 marca międzynarodowym dniem kobiet. Jednym z najbardziej znanych w Polsce wielbicieli kobiet, wielbicieli płci pięknej był Uwodziciel Jerzy Kalibabka. Pan Jerzy, jak się okazało, miał niestety jeszcze większe zamiłowanie do pieniędzy i swoje ofiary bez skrupułów okradał. Ale sprawiedliwość dopadła go również w dniu kobiet. 8 marca 1984 roku został skazany na 15 lat pozbawienia wolności i ponad milion starych złotych grzywny. 86 lat temu w Tokio swój żywot zakończył pies o imieniu Hachiko, który przez 10 lat po śmierci właściciela czekał popołudniami na stacji metra na jego powrót z pracy. W Japonii komunikacja chodzi jak w zegarku, więc jeżeli ktoś całymi dniami sterczy na stacji, to od razu rzuca się w oczy. W Polsce czekanie godzinami na stacji jest jakby mniej nietypowe. A 28 lat temu stacja MTV wyemitowała pierwszy odcinek serialu animowanego Beavis i Bathead*, autorstwa Mike'a Judge'a. Ostatnio każdy z nas ma szansę poczuć się jak bohaterowie tego serialu, bo kiedy nastał lockdown, główną rozrywką ludzi na całym świecie stało się <laughs> siedzenie na kanapie przed telewizorem, a Beavis i Bathead* byli w tej dyscyplinie prawdziwymi mistrzami świata. Główny temat tego odcinka to Clubhouse, czyli aplikacja społecznościowa, o której ostatnio bardzo dużo się mówi, nie zawsze pozytywnie. Zacznijmy od tego. Na czym to w ogóle polega? Jak działa Clubhouse? Wyobraź sobie konferencję, taką wielościeżkową konferencję, gdzie równocześnie w kilku salach dzieją się różne rzeczy. I to mniej więcej jest Clubhouse. Tyle tylko, że tych różnych sal, czy jak tam to się nazywa, pokoi, jest bardzo dużo i tematy poruszane w tych pokojach też są bardzo różnorodne. Clubhouse to są właśnie, inaczej mówiąc, pokoje, w których można ze sobą rozmawiać, rozmawiać, co ważne, głosowo. Albo słuchać, jak rozmawiają inni. Zakładasz pokój w dowolnym momencie, możesz to też zaplanować, i wtedy użytkownicy widzą, że taki, potwój, po, po twój, taki pokój tego i tego dnia o tej, o tej godzinie zacznie działać. Są trzy rodzaje pokojów: open, czyli otwarty, każdy może tam wejść, social, czyli tylko dla osób, które obserwujesz, i closed, tylko dla ludzi, których zaprosisz indywidualnie. Możesz mieć w takim pokoju trzy role. Jeżeli zakładasz swój własny pokój, takie miejsce spotkań, no to jesteś moderatorem. Możesz też być mówcą w takim pokoju albo słuchaczem. No i te role się zmieniają, to znaczy możesz wejść do jakiegoś pokoju i możesz ym, tam poprosić o wejście na scenę, czyli o rolę mówcy. Może cię moderator wyciągnąć też na taką scenę, jeżeli oczywiście się zgodzisz i przyjmiesz takie zaproszenie, no albo możesz sobie spokojnie siedzieć i słuchać. W maju ubiegłego roku Clubhouse miał 1500 użytkowników, a w lutym tego roku, czyli po 9 miesiącach, 10 milionów aktywnych użytkowników tygodniowo i wycenę w wysokości 1 miliarda dolarów. Jak to się stało, że Clubhouse odniósł taki sukces? I czego możesz się nauczyć obserwując ten sukces? Z całą pewnością możesz się nauczyć reguł wywierania wpływu na ludzi, zdefiniowanych już jakiś czas temu przez profesora Roberta Cialdiniego. I opowiem Ci o Clubhouse'ie, odwołując się właśnie do tych poszczególnych reguł. Pierwsza reguła to jest reguła niedostępności. Na Clubhouse. Nie można się po prostu zarejestrować czy na Clubhouse nie można się po prostu zarejestrować. Trzeba dostać zaproszenie, więc dostęp do tej platformy jest limitowany przynajmniej na razie w pierwszych dniach marca 2021, kiedy nagrywam ten odcinek. Mało tego, nie dość, że musisz dostać zaproszenie, to musisz mieć iPhona, dlatego że aplikacja Clubhouse na Androidzie na razie nie działa. No i to powoduje że pojawia się efekt znany szeroko jako FOMO, czyli Fear of Missing Out, czyli nie wiem co stracę, jeżeli mnie tam nie będzie, ale w domyśle pewnie coś ważnego, zwłaszcza, że inni ludzie chwalą się tym, że mają tam dostęp i czasami nawet uważają się z tego powodu za jakichś wybrańców, więc. Reguła niedostępności to jest pierwsza z reguł, która na clubhouse została wykorzystana. Druga reguła to jest reguła społecznego dowodu słuszności, czyli ufamy, czy inaczej dajemy się przekonać czemuś, jeżeli inni ludzie to robią. No, i tutaj ten społeczny dowód słuszności pojawia się w różnych formach. Ten. Bardzo dynamiczny wzrost liczby użytkowników. To jest jeden miernik, to o czym mówiłem, że w ciągu 9 miesięcy doszli od 1500 do 10 milionów aktywnych użytkowników. Są też inne sygnały świadczące o tym, że Clubhouse to jest coś niezwykłego i że inni ludzie bardzo tego chcą. Na przykład można znaleźć takie artykuły mówiące o tym, że zwłaszcza te. Wczesne zaproszenia na Clubhouse można było kupić sobie na eBayu i to nawet za kwoty przekraczające 200 dolarów za sztukę. Można znaleźć takie informacje, że w popularnych pokojach na Clubhouse, ponieważ jest tam bardzo długa kolejka do mikrofonu, no bo wielu ludzi chce się odezwać, możesz zapłacić komuś, żeby stanął w takiej kolejce za ciebie. Matka sukcesu na Instagramie wygrzebała gdzieś takiego newsa i przeczytałem go z rozbawieniem. No bo. Zastanawiam się, czy naprawdę ktoś za to płaci, żeby inna osoba stała za niego w kolejce, albo czy naprawdę ktoś zapłacił ponad 200 dolarów, żeby kupić sobie zaproszenie, skoro wiadomo, że ta aplikacja i tak za chwilę będzie otwarta i tak dostaniesz te zaproszenia nawet wcześniej od innych znajomych. Może ktoś tak, ale generalnie wydaje mi się, że jest to po prostu. Świetny PR. Clubhouse ma dobrych ludzi od public relations, od tego, żeby robić szum wokół tej platformy i ten społeczny dowód słuszności, pomijając rosnącą liczbę użytkowników, jest też stymulowany różnymi działaniami, które po prostu mają to wzmocnić. Trzecia reguła. To jest reguła autorytetu. Wierzymy tym, ufamy czy spełniamy prośby tych, których postrzegamy jako autorytet. No i Jedną z takich bardzo wyróżniających cech Clubhouse'a, Clubhouse'u, było to, że w zasadzie od startu można tam było znaleźć się w jednym pokoju, takim pokoju w cudzysłowie, z celebrytami. No bo takim wczesnym użytkownikiem tej platformy był Elon Musk i on tam nie tylko się udzielał, mówił, ale też polecał tę platformę. Można tam było być w jednym pokoju z Markiem Zuckerbergiem, z Oprah Winfrey, już nie wspominając o jakichś tam aktorach, celebrytach i tak dalej. I widziałem ludzi, nawet z Polski, którzy wrzucali do mediów społecznościowych takie zrzuty ekranu, że uła byłem w jednym pokoju z taką czy inną gwiazdą. No i okej, okay, no tak to na początku może wyglądać, ale czy naprawdę wierzysz w to, że taki Mark Zuckerberg albo, albo Oprah Winfrey nie mają nic lepszego do roboty niż pogawędki z jakimiś przypadkowymi ludźmi, którzy są w jakiejś aplikacji. I naprawdę y, myślisz, że nie wiem, on, ich, ich jara to, że tam przybywa im obserwujących. No, no nie. To są znowu, to są pewnego rodzaju zabiegi, które wykonuje się po to, żeby wokół tej platformy było głośno. I te zabiegi są. Tym bardziej zrozumiałe, że pierwszym takim dużym inwestorem, który wsparł Clubhouse'a, była firma Andreessen Horowitz. Taka bardzo, bardzo znana firma inwestująca w startupy. W maju 2020 roku firma Andreessen Horowitz wyłożyła 12 milionów dolarów na Clubhouse'a. Teraz tych wszystkich inwestorów jest ponad 180. No i podejrzewam, że Albo te gwiazdy, ci, ci rozpoznawalni ludzie sami zainwestowali w Clubhouse i dlatego po prostu tam są, bo to im się bardzo fajnie przekłada na dolary przybywające na koncie, kiedy sprzedadzą te swoje udziały, na przykład. Albo druga opcja. No to są znajomi takich ludzi, bo pamiętajmy, że tam, gdzie są ogromne pieniądze, tam są też znajomości na wysokim poziomie i różnego rodzaju przysługi. I być może nawet sama Oprah Winfrey czy Elon Musk, oni nie muszą w dolarach zarobić na Clubhouse, ale będąc tam, oddadzą przysługę komuś, kto być może kiedyś oddał im przysługę albo z kim znajomość im się kalkuluje. Więc z całą pewnością nie liczyłbym na to, że Clubhouse to będzie takie miejsce, gdzie celebryci będą sobie za rok na przykład wpadali i gawędzili z przypadkowymi ludźmi, bo oni mają naprawdę dużo bardziej sensowne rzeczy do roboty. Czwarta reguła, reguła lubienia i sympatii: spełniamy prośby tych, których lubimy i darzymy sympatią. I tutaj sporą rolę gra to, że zaproszenia do Clubhouse'a rozchodzą się między znajomymi. No, bo zwykle tak się dzieje. Oczywiście możesz powiedzieć w internecie: Mam zaproszenie, kto chce, ale zwykle, przynajmniej na tym wczesnym etapie, to byli znajomi. No, a jeżeli ktoś znajomy cię zaprasza, a ty już wiesz, że to jest aplikacja, o której sporo się mówi, to zaciągasz wobec niego jakiś tam dług wdzięczności i nawet z ciekawości pobierzesz tę aplikację, zajrzysz tam i już kolejny użytkownik na liście przybywa. Poza tym, kiedy zakładasz konto, to wybierasz zainteresowania, wybierasz pokoje, które mogą um, przyciągnąć Twoją uwagę, i widzisz wtedy, wyświetlają Ci się propozycje klaphausowych e, znajomych czy ludzi do obserwowania, i prawie na pewno znasz tych ludzi, przynajmniej część z nich, z jakichś innych miejsc i lubisz tych ludzi, no bo. Jest to grono osób, które poruszają się gdzieś w tych samych obszarach co Ty. Może niekoniecznie są to ludzie aktywni na Facebooku czy na Instagramie czy jeszcze gdzieś indziej, ale są to prawdopodobnie ludzie, których gdzieś widziałeś i no, śledzisz ich dokonania. Więc znowu nawiązując do reguły lubienia, skoro ludzie, których ja podziwiam, ludzie, którzy są guru w mojej branży, są na Clubhouse'ie, no to prawdopodobnie dla mnie to też będzie dobre miejsce. Co dalej? Jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o to lubienie. Kiedy nowi ludzie dołączają do Clubhouse'a, możesz wyświetlać im się jako... Propozycja, no bo tutaj znowu, kiedy wybierają tematy, Clubhouse wie coraz więcej o tym, kto z kim jest połączony. To bardzo możliwe, że kiedy tam się zalogujesz, to Clubhouse coraz trafniej podpowie ci, kto może cię zainteresować i kogo chcesz obserwować. Więc jeżeli jesteś tam jednym z wczesnych użytkowników, to w zasadzie bez wysiłku zdobywasz nowych obserwujących, bo. Wyświetlasz się jako propozycja. I ja na się naprawdę e, byłem trzy razy w sumie, z czego dwa razy mówiłem coś, a raz, e, no tak tylko się odezwałem <grywa> dwoma zdaniami. I ja tam mam ponad dwa tysiące obserwujących. Nie dlatego, że właśnie jakoś bardzo się udzielałem, po prostu dlatego, że algorytm podpowiadał nowo przybywającym, że tam jestem ja, a oni być może mnie kojarzyli. Piąta reguła wywierania wpływu to jest reguła wzajemności, bardzo mocna zasada, czyli jeżeli ktoś zrobił nam przysługę, no to staramy się odwdzięczyć, więc jeżeli mnie ktoś zaprosił na Clubhouse'a, to wypadałoby też zaprosić innych, skoro te zaproszenia to jest taki chodliwy towar i ktoś oddał mi przysługę, że ja się tam znalazłem, no to wypada gdzieś tę przysługę oddać. Poza tym, kiedy jestem już w środku jestem w jakimś pokoju i ktoś mnie tam wyciąga na scenę, e, prawdopodobnie jest to jakaś osoba, która mnie zna i którą ja znam, no to wypadałoby się odezwać, wypadałoby e, odwzajemnić to, że ktoś uznał mnie za osobę, która powinna się wypowiedzieć. Może to trochę skomplikowane, ale e, jeżeli ktoś wskazuje na ciebie palcem, e, mimo że te zaproszenia to one nie są jakoś publicznie widoczne, ale jeżeli ktoś cię wywołuje i mówi, chodź, powiesz coś, to na pewno będzie ciekawie, to no, czujesz się doceniony. I szósta, szósta reguła, reguła zaangażowania i konsekwencji. Nowy użytkownik, kiedy dołącza do Clubhouse'a, ma dwa zaproszenia. Więc no, to jest dość cenny towar, bo, bo masz tylko dwa. Ale kiedy rozdasz te dwa zaproszenia, co się okazuje? Okazuje się, że dostajesz kolejne. No i byłoby strasznym marnotrawstwem, gdyby te zaproszenia tak leżały niewykorzystane, prawda? Kiedy już. Zaczniesz korzystać z tej platformy i powiedzmy, że otworzysz tam jakiś pokój, ludzie przyjdą, to też kusi cię, żeby to powtórzyć. I wiem o tym, bo ja sam tak miałem podczas kampanii kursu Podcast Pro, którą ostatnio prowadziłem. Wtedy na się dwa razy się pojawiłem. Pierwszy raz to było po południu i w zasadzie na razie nawet się nie spodziewałem, że tam e, ktoś się pojawi, no ale było nawet kilkadziesiąt osób, więc się, się zdziwiłem i pomyślałem wow no skoro tak to może pojawi się tam jeszcze raz no i trochę tak to działa trochę jest tak że kiedy widzimy efekty kiedy widzimy że ludzie przychodzą nas posłuchać czy z nami porozmawiać to chcemy zaangażować się bardziej chcemy być konsekwentni iść za ciosem i powtórzyć coś takiego profesor Cialdini poświęcił się tym badaniom nad zasadami wpływu na ludzi dlatego że on sam przy wielu różnych okazjach ulegał rozmaitym manipulacjom i postanowił zbadać, na czym te różne e, mechanizmy polegają, żeby nie dawać się tak łatwo naciągać. Na Clubhouse jak na razie nie dał się naciągnąć, wpisałem jego nazwisko w wyszukiwarkę. Jego w tej aplikacji nie ma. Przejdźmy teraz do plusów i minusów Clubhouse'a. Zacznę od plusów. Pierwszy plus jest taki, że ta aplikacja idealnie trafiła w swój czas, dlatego że pojawiła się na rynku w kwietniu 2020. To było wtedy, kiedy zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych zaczynał się mocno koronawirus, zaczynał się lockdown. No i to jest taki czas, te ostatnie miesiące, że mamy dużą potrzebę spotykania się i pogadania z innymi ludźmi. A Clubhouse. Pozwala to zrealizować. Niekoniecznie chcemy to robić za każdym razem przez Zooma czy inne narzędzie, które pozwala na to, że się widzimy z drugą stroną. Clubhouse wydaje się taki trochę mniej zobowiązujący, no bo, bo po prostu sobie rozmawiamy trochę jak przez telefon, ale jednak uczestniczą w tym również inni ludzie. Drugi plus jest taki, że Clubhouse przynajmniej na starcie na razie przyciąga dość ciekawych ludzi. Tutaj oczywiście jest ta selekcja, ktoś zadecydował o tym, kto dostanie pierwsze zaproszenia w Polsce i ci ludzie też postarali się, żeby przyciągnąć do swoich znajomych, których chcieliby tam widzieć. Przy czym ta, ten dobór, ta selekcja ludzi, którzy tam są w tej chwili pewnie na pewno wynika z tego, że tych ludzi jest po prostu niewiele, więc widać lepiej takie osoby, które być może gdzieś nam umknęły, których może wcześniej nie znaliśmy, a teraz możemy je dostrzec, bo nie ma tam tłoku. Plusem też takim tymczasowym jest to, że teraz masz tam większą kontrolę niż w innych mediach społecznościowych. Nie ma aż tak dużego wpływu algorytmów, łatwo przejrzeć listę pokojów. Które są otwarte w danym czasie, łatwo zdecydować, do czego, do czego dołączyć, więc no to, to taka, takie uroki wczesnego etapu rozwoju takiej aplikacji. Możesz też na razie dość łatwo się tam przebić, jeżeli chcesz zaistnieć i zacząć się kojarzyć z jakąś dziedziną. No to, ponieważ jest tam niewielu ludzi, konkurencja nadawców jest niewielka, to faktycznie jesteś w stanie być dostrzeżony. Może być taki, pomyślałem o tym pod kątem podcasterów. Jeżeli szukasz ciekawych gości do podcastu, ale to wcale nie jest tylko dla podcasterów. Jeżeli szukasz kogoś, kto będzie dla Ciebie inspiracją, takim mentorem, to w tym momencie ciągle Clubhouse jest miejscem, gdzie możesz takie osoby łatwo dostrzec, bo to jest też. Um, Miejsce, gdzie możesz tych osób posłuchać na żywo. To nie jest tak, że ktoś przygotował sobie przez miesiąc 15-minutową prezentację, albo ktoś inny pomógł mu te prezentację przygotować, on wyszedł na scenę i dał świetny show. Tutaj mamy do czynienia z żywymi ludźmi, którzy ze sobą rozmawiają, więc faktycznie można wyłowić takich ludzi, którzy coś interesującego do tej dyskusji wnoszą. Zauważyłem też jedną rzecz, mówię, ja mam małe doświadczenie, ale nawet nawet z tym małym doświadczeniem moim na Clubhouse zauważyłem, że ta platforma sprzedaje. Przynajmniej na razie. Dlatego, że dwie osoby, które zapisały się na kurs Podcast Pro, same z siebie mi powiedziały bez pytania, że kupiły ten kurs, mimo że wcześniej mnie nie znały, ale usłyszały mnie na Clubhouse. Ie. A przypominam, byłem tam dwa razy, więc e, no, tak, tak to u mnie zadziałało i podejrzewam, że nie tylko u mnie. Jeszcze jeden plus. To jest taki Plus, o którym usłyszałem u Oli Budzyńskiej, ona zwróciła na to uwagę, że Clubhouse może pomóc w nauce języków obcych. Bo faktycznie możesz tam osłuchać się z różnymi akcentami, sprawdzić, co rozumiesz, czego nie rozumiesz. Mało tego, możesz mieć darmowe konwersacje z ludźmi, którzy mówią w tych językach, no bo możesz się zgłosić i porozmawiać z nimi, więc w sumie to taka szansa i do ćwiczenia rozmowy w innym języku, i do ćwiczenia wystąpień publicznych. Więc ta lista plusów jest dość długa, przy czym, tak jak można się było zorientować, no niektóre z nich wiążą się z tym, że to jest po prostu platforma jeszcze nowa, gdzie ciągle jest niewielu ludzi i to się na pewno z czasem zmieni. Przejdźmy teraz do minusów, dlatego że te minusy też są niebagatelne. Pierwszy minus, z mojego punktu widzenia, bardzo, bardzo ważny, jest taki, że Clubhouse to jest wielka, czarna dziura, która pożera Twój czas. Dyskusje, które tam się toczą, przeciągają się. Nie wiesz, ile taka dyskusja potrwa. Można sobie coś założyć, no ale, ale na 100% tego nie przewidzisz. Ja te dwa razy, kiedy otwierałem tam pokój, myślałem, że będę tam. Za pierwszym razem pół godziny okazało się, że to była ponad godzina. Za drugim razem założyłem, że to będzie maksymalnie godzina, a to było 80 minut i musiałem kończyć po prostu nie dlatego, że, że skończyły się tematy czy, czy ludzie do rozmowy, ale dlatego, że już no, po prostu musiałem kończyć, bo miałem inne rzeczy do zrobienia. Więc te dyskusje się przeciągają. Kiedy jesteś moderatorem, no to, to ty decydujesz o tym, kiedy je skończyć, ale trudno jest się wyłączyć, dlatego że z jednej strony ci ludzie tam przyszli, chcą z tobą rozmawiać, więc no, czujesz się zobowiązany trochę wobec nich. Z drugiej strony, jeżeli jesteś słuchaczem, to też nie do końca wiesz, kto tam za chwilę się pojawi wśród mówców, kto się zgłosi, jaka ciekawa osoba dołączy do tego pokoju, e, więc znowu wraca to FOMO, znowu ten strach przed tym, że coś cię ominie. Clubhouse jest też idealną wymówką do odwlekania. Do tego, żeby słuchać i wchłaniać kolejne informacje jak gąbka, zamiast po prostu coś z tymi informacjami zrobić i zacząć działać. I na ten minus zwrócił uwagę Sean Cannell z takiego YouTube'owego kanału Think Media. On podkreślał to, że tam w zasadzie wchłaniasz jakieś przypadkowe treści, no bo nie wiesz, czego się tam spodziewać. Owszem, każdy. Pokój, ma jakiś swój temat, wchodzisz, widzisz te osoby, które tam w danym momencie są na scenie, ale nie wiesz, jak to się rozwinie, nie wiesz, w którą stronę to pójdzie. Jeżeli chodzi o Polskę, nie wiem, jak to wygląda w innych krajach, ale u nas Clubhouse żyje zwłaszcza wieczorami. I to jest straszne, dlatego że to oznacza, że konkuruje z Twoją rodziną, z Twoim wypoczynkiem, i to jest też dla mnie y, bardzo. Istotne, myślę, i dla wielu osób, wydaje mi się, które będą chciały tam dołączyć, jeżeli jesteś singlem, jeżeli masz wolne wieczory i się nudzisz, to Clubhouse może być idealnym medium dla ciebie, dlatego że wypełni ci czas i pozwala być trochę między ludźmi no, w takim stopniu, w jakim to jest możliwe w czasach lockdownu. Z drugiej strony, jeżeli masz rodzinę, to będzie ci bardzo ciężko się tam udzielać, bo no, no, z czegoś czego Trzeba zrezygnować. To nie jest tak, że nagrasz tam jakieś swoje wystąpienie i będziesz je wypuszczał, tylko trzeba tam być. I właśnie a propos nagrania wystąpienia, na bardzo, znaczy, ja też na to zwróciłem uwagę, ale nie umiałem tego tak ładnie nazwać jak Jakub Mrugalski na Instagramie, bo Jakub powiedział: Duży zarzut mój do Clubhouse'a jest taki, że on jest jak telewizja. Dlaczego? Dlatego, że tam jest ramówka, do której musisz się dopasować. Nie ma możliwości odsłuchania czegoś później. Nie możesz niczego zapauzować, nie możesz przyspieszyć, nie możesz cofnąć. Czyli oddajesz innym ludziom kontrolę nad własnym czasem. A czas to jest najcenniejsze, co mamy. Następny minus Clubhouse'a to jest um, dość swobodne podejście tej aplikacji do prywatności. Jeżeli chcesz tam wejść... To ta aplikacja prosi cię o dostęp do twojej książki adresowej w telefonie. No i możesz tego dostępu nie dać, ale jeżeli go nie dasz, to nie możesz tam na przykład dawać innym zaproszeń. Nie jestem pewien, jak to jest z zabieraniem głosu, czy to się da zrobić, czy nie. Chyba tak, chyba się da, ale, no, ale nie masz zaproszeń, więc jesteś tam takim trochę sopkiem, który się z nikim nie podzieli tą obecnością na się. No i kiedy dajesz tę książkę. Kontaktów z telefonu, dajesz ten dostęp Klaphausowi, to udostępniasz nie tylko namiary na inne osoby, nie tylko ich numery telefonów czy maile, jeżeli masz je tam wpisane, ale też fakt, że jesteś z tymi osobami połączony. I to jest oczywiście dla Klaphausa super cenna informacja, bo dzięki temu jest w stanie podpowiadać nowo dołączającym takich ludzi, których być może znają i którzy prawdopodobnie mogą ich zainteresować, ale minus jest taki. Czytałem o tym w jednym artykule na Guardianie Brytyjskim, że jeżeli masz kogoś w książce kontaktów jako zablokowanego, jest to jakiś, no ktoś, z kim nie chcesz mieć nic do czynienia, nękał cię kiedyś telefonami, jakiś, już nie mówię, że stoker, no ale ktoś, kogo chcesz się pozbyć ze swojego życia, to on z punktu widzenia Clubhouse'a będzie osobą, która jest w twoim kręgu kontaktów. Więc możesz gdzieś te. Blokady, niestety, naruszyć, właśnie zgadzając się na, na dostęp do swojej książki adresowej. Tych zastrzeżeń o prywatność jest więcej, bo okazuje się na przykład, że transmisje z Clubhouse'a są dostępne w jakichś innych miejscach w internecie, bo nie są szyfrowane. Więc myślałem przez moment, że to może być dobre miejsce do spotkań na przykład grup Mastermind, ale w takich grupach. Mamy do siebie zaufanie i, i mówimy o takich rzeczach, o których nie chcielibyśmy raczej przynajmniej czasami mówić publicznie. Niestety Clubhouse no, cieknie, że tak powiem, jeżeli mówimy o, o dostępie do tego, co się tam dzieje. Można tam teoretycznie robić różne świetne rzeczy. Mógłbym na przykład powiedzieć: OK, słuchajcie, po wysłuchaniu tego odcinka spotkajmy się na Clubhouse i pogadajmy o tym, jak wy widzicie tę platformę, ale tego nie zrobię. Dlaczego? Dlatego, że zdaję sobie sprawę z tego, że ta platforma wyklucza część mojej społeczności i Twojej społeczności też. Bo jednak w Polsce Android jest systemem dominującym. No a jak już powiedzieliśmy wcześniej, Clubhouse na Androida na razie nie istnieje. Więc podsumowując, jeżeli chcesz wykorzystywać Clubhouse do biznesu, potraktuj go jak taką wielościeżkową konferencję. Na pewno warto tam być, jeżeli. Przychodzisz tam, żeby wystąpić, tak jak speaker na konferencji, jak mówca na konferencji. Masz przygotowaną prezentację, masz zaplanowaną dyskusję panelową, masz pomysł na spotkanie typu QA, pytania i odpowiedzi i spotykasz się tam z ludźmi z konkretnym planem. Okej. Okay. Być może warto tam być, jeżeli chcesz posłuchać tego, co się tam dzieje, ale starannie wybierzesz. Z agendy takie treści, które naprawdę w danym momencie cię interesują, i zastanowisz się, uwaga, bo to jest ważne zastrzeżenie, czy aby na pewno nie da się tych samych informacji znaleźć gdzieś indziej szybciej, w bardziej dogodnym dla ciebie momencie i w bardziej dogodnej formie, dlatego że słuchanie, jak rozmawiają inni, najczęściej nie jest jakąś szczególnie efektywną formą zdobywania wiedzy. Nazwa Clubhouse oznacza klub, więc jest to idealny pretekst, żeby przypomnieć teraz o klubie małej i wielkiej firmy. Możesz do niego dołączyć za darmo, znajdziesz tam ściągi, checklisty, nagrania wideo i wiele innych przydatnych materiałów dotyczących pozyskiwania klientów i budowania swojej marki. A w dodatku możesz sięgnąć do tych materiałów wtedy, kiedy tobie jest wygodnie, a nie w jakiej platformie. Szczegóły na stronie mała maławielkafirma.pl, ukośnik klub. A teraz. Recenzja książki, która dotyczy pisania krótkich tekstów i sama w sobie też jest dość krótka. Chcę Ci dzisiaj powiedzieć o książce, której autorką jest Joanna Wrycza Becker. A ta książka nosi tytuł Fast Text. Jak pisać krótkie teksty, które błyskawicznie przyciągną uwagę. Ta książka, jak wspomniałem, jest też dość krótka ma mniej więcej 190 stron. I w zasadzie. Mimo tego tytułu można z niej wyciągnąć sporo porad dotyczących nie tylko krótkich tekstów. Autorka Joanna Wrycza Becker napisała też wcześniej inną książkę, Magię Słów. I widziałem takie recenzje, które trochę. Marudziły, autorzy tych recenzji marudzili, że a, magia słów była lepsza. O magii słów kiedyś wspominaliśmy w jakimś odcinku małej wielkiej firmy. Ktoś z gości wspominał. Ja magii słów nie czytałem, więc ja nie mam takiego punktu odniesienia. Odnoszę się tylko do książki Fast Text. I z mojego punktu widzenia są tam rzeczywiście różne praktyczne wskazówki dotyczące budowania przekazu werbalnego niewerbalnego nie, nie językowego bo tu bardziej chodzi o opisanie dotyczące używania konkretnych słów budowania zdań stosowania różnych konstrukcji językowych i jeżeli nie przepadasz za wspomnieniami z lekcji polskiego to ta lektura może wywoływać dosyć nieprzyjemne wspomnienia, bo pojawiają się tam takie pojęcia, które gdzieś nam kiedyś na polskim mignęły, typu kwantyfikator, albo personifikacja, albo hiperbola, ale jeżeli komuś takie straszne słowa nie przeszkadzają, to, to jak najbardziej ta książka ma naprawdę masę wartości, jest bardzo praktyczna i, i dużo rzeczy można z niej wyciągnąć. Są tam rozdziały poświęcone właśnie i poszczególnym elementom języka i, i różnym innym rzeczom. Są też cztery tak Warsztaty objaśniające, jak zastosować te przeróżne konstrukcje językowe w konkretnych przypadkach. I te warsztaty dotyczą e, pisania bio, dotyczą wyboru słów kluczowych, czyli fraz, które ludzie wpisują w wyszukiwarkę szukając Twojej strony, dotyczą znaczników SEO, czyli przede wszystkim tytułu i opisu widocznego w wynikach wyszukiwania Google. I czwarty warsztat dotyczy tego, jak stworzyć dobre wezwanie do działania. Można się oburzać, że ta książka promuje takie trochę powierzchowne podejście i uczy, jak pisać clickbaitowe nagłówki. Ale równie dobrze przecież, możesz wykorzystać te rady, żeby dotrzeć do odbiorców z bardziej ambitnym przekazem, więc no, nie, nie uważam, żeby ta książka była zła z tego powodu, że pokazuje, jak pisać chwytliwie. Ktoś może wykorzystać to do. E, Jakichś serwisów plotkarskich, i tam podejrzewam, że mają to doskonale rozpracowane, nawet bez tej książki. A możesz wykorzystać te rady do tego, żeby właśnie przekazać jakąś głębszą treść. To tylko od Ciebie zależy, jak użyjesz tego narzędzia, czy tych narzędzi, które w tej książce są przedstawione. Minus tej książki jest taki, że. Ja słuchałem jej w formie audiobooka i niestety ten audiobook był dość kiepsko nagrany, były usterki w nagraniu, jakieś tam powtórzenia niewycięte. Mój błąd, że nie odsłuchałem fragmentu przed zakupem, dlatego że w sumie najbardziej uciążliwe było to, że był tam cały czas taki pogłos lekki, słyszalny. Gdybym o tym wiedział, zamówiłbym wersję do czytania i jeżeli pisanie krótkich tekstów w lepszy sposób to jest coś, co chodzi ci po głowie, to przypominam tytuł Fast Text, a autorką tej książki jest Joanna Wrycza-Bekier. Link do książki znajdziesz w notatkach do tego odcinka na mała ukośnik 348, a teraz biotygodnia, czyli internetowa wizytówka, którą zauważyłem niedawno na LinkedInie. Regeneruje wypalonych menedżerów, organizuje eventy i wycieczki po górach Dolnego Śląska, aktywności z produkcją endorfin, uśmiechnięta menedżerka w fabryce endorfin w Kłodzku i pod zamkiem Książ. To jest opis profilu Krystyny Cytarzyńskiej na LinkedInie. No i bardzo mi się ten opis spodobał, bo hasło regeneruje wypalonych menedżerów jest kapitalne. To brzmi trochę jak regeneracja tonerów, no ale od razu widzę tego wypalonego menedżera, który tam jest regenerowany. Fabryka Endorphin, to też jest bardzo ciekawa nazwa, do tego jeszcze ta uśmiechnięta menedżerka. Od razu robi się miło. Chętnie bym skorzystał. Są konkrety, są góry dolnego Śląska, jest Kłodzko, jest zamek Książ. O to chodzi. Mam wrażenie, że żadne słowo nie znalazło się w tym bio przypadkowo. Więc bardzo dobrze wykorzystany kawałek przestrzeni w internecie. Gratuluję. I do usłyszenia za tydzień. Mam nadzieję, że znowu uda mi się znaleźć dla was coś ciekawego.